Andrzeju, gości dzisiaj na Wigilii jednej z najmłodszych drużyn Widzewa. Bardzo dynamiczni, bardzo ruchliwi chłopcy. Jak się czujesz w tym towarzystwie? O, powiem szczerze, że czuję się jak w stare dobre czasy. 96-97 rok, te mecze takie nasze znane, ale bardzo fajnie, że te chłopaki mają tyle dynamiki, tyle siły, żeby teraz latać tutaj i widać, że z tych chłopców mogą być niezłe piłkarze. No właśnie, trudno mi sobie wyobrazić, jakie trener ma z nimi los, kiedy ta 30 dopadnie go na boisku. Na pewno trener to nie ma łatwego zadania. 30 takich smyków to nie jest łatwe prowadzić na treningu, bo tych 30 chłopaków trzeba czymś zająć i myślę, że trener nie ma tu łatwego chleba. Andrzeju, jeśli mówimy o trenerskim chlebie, to jaki ten chleb, a właściwie jaką mąkę na ten chleb, twoim zdaniem, ma twój były trener, Franciszek Smuda? No, z tego co wiem, ma dobrą mąkę, bo nie tylko z nami zdobyło sukcesy, wiadomo, że z Wisłą, z Legią Warszawa, nie w jednym klubie te zespoły doprowadzał do mistrzostwa, też grał w pucharach. I myślę, że ma dobrą mąkę, tylko po prostu musi dobrać, jak to się mówi, wody do tego, trochę innych rzeczy, żeby ten chleb upiec. Co byś dał tym swoim młodszym kolegom, żebyśmy mogli w czerwcu świętować to, czego teraz sobie życzymy, czyli awans? No, przede wszystkim dla wszystkich moich kolegów, dla wszystkich moich znajomych, na święta i na Nowy Rok życzyłbym zdrowia, przede wszystkim zdrowie. Jeżeli będziemy mieli zdrowie, dobrze się przygotujemy do sezonu, dobrze wejdziemy ten sezon. Wiadomo, jeżeli ktoś ma kontuzję, to inaczej się gra, ale naprawdę przede wszystkim zdrowia, sukcesu i oczywiście dla nas wszystkich awans do wyższej ligi. Dzieci 2010-2011 rocznik, czyli jak dobrze liczę, to tak 6-7 lat, czyli praktycznie ten wiek, kiedy ja zaczynałem treningi w Widzewie. Jest mi bardzo miło, że jestem zaproszony na praktycznie każdą Wigilię do młodszych roczników i przedstawiany jestem jako przykład, że z tego wychowanka, z tych najmłodszych grup można być w pierwszym zespole Widzewa. Mi to sprawia wielką radość, że mogę rozdać jakieś prezenty, przybić piątkę i sprawić uśmiech u dzieci. Wczoraj miałeś okazję także zagrać z chłopcami z rocznika 2-7. Kilka naprawdę fajnych akcji. Kilka fajnych akcji. Dobrze mnie tam trener tego rocznika ostrzegał, żebym założył ochraniacze, bo trochę tam my pokopali. Ale nie, widać w dzieciakach bardzo duży potencjał i mam nadzieję, że będą przyszłymi, można powiedzieć, gwiazdami tego klubu.